Witam Was serdecznie w szybkim poradniku, jak grać customowe mapki ze znajomymi w Rocket League. Wiele osób zadawało mi to pytanie, także teraz udzielam odpowiedzi. No więc tak, po pierwsze, co musicie pobrać? Wszystkie linki do rzeczy, które musicie pobrać, są w opisie. Tutaj Wam pokazuję strony. Kolejno musicie pobrać Buckets Moda, jeżeli jeszcze nie macie. Następnie Rocket Plugin, czyli tutaj musicie kliknąć. Potem teksturki do Rocket League, czyli tutaj również jest plik, to tutaj musicie kliknąć, pobierz. No i na zakończenie Hamachi, czyli po prostu program, przez który się będziecie łączyli. No i tak, na samym początku chciałbym Was ostrzec, że przy niektórych programach będzie Wam wykrywało wirusa, że może to być potencjalny wirus i usuwa pliki, także będziecie musieli odzyskać. Jakby ktoś miał potem z tym problem, to możecie dać znać, to pokażę, jak to wszystko zrobić, odzyskać. A dzisiaj to pokazujemy po prostu najprostszą wersję. Jak już wszystko macie pobrane, to musicie odpalić Hamachi i połączyć się na jednym serwerze. Jak to zrobić? Po prostu klikacie Network, Create New i osoba, która hostuje, musi być połączona z każdym, z kim będziecie chcieli grać na tym serwerze, właśnie poprzez Hamachi. Tutaj chyba jest maksymalnie 5 osób na jednym serwerze, tak jakby. Ale jeżeli jest Was więcej, chcecie pograć na przykład w dziesiątkę, to wystarczy, że jedna osoba będzie z każdym połączona i wszystko będzie działało. Tutaj Network ID to wpisujecie cokolwiek. To po prostu inni, co się będą chcieli dołączyć, będą musieli wpisać takie samo hasło, no to też wiadomo. Musicie tutaj potem dać Create. A jeżeli chcecie potem dołączyć, to po prostu Join. I tak, na samym początku możecie tutaj sobie skopiować adres IP. Tylko skopiujcie IPv4, ponieważ ten Wam będzie potrzebny. Tak samo jak chcecie czyjś adres IP, no to tutaj również jest opcja skopiowania. Tutaj pewnie zablurowałem, żebyście nie podłączali do tych serwerów. Chociaż nie wiem, czy coś zmienia, prawdę mówiąc. No i tak, jak już macie wszystko pobrane, włączyliście gierkę, to musicie kliknąć F2. Jeżeli ktoś gra na laptopie, to prawdopodobnie jeszcze musi kliknąć klawisz funkcyjny, żeby to odpaliło. I wchodzimy tak, pluginy, Rocket Plugin, czyli to, co wcześniej pobraliście. Tutaj klikamy Open Rocket Plugin. No i tak, teraz są dwie opcje. Albo dołączacie do czyjegoś serwera, albo hostujecie jakiś serwer. Musicie pobrać mapkę z warsztatu, ja pokażę to na przykładzie siatkówki. Jeżeli Wy jesteście hostem, to należy zaznaczyć Enable Workshop Maps. Następnie wybrać mapkę, mutatory, ale to nie będę się teraz bawił. Klikamy host i druga osoba może dołączyć. Oczywiście już pokazuję jak. Na samym początku, jak pierwszy raz dołączacie na jakąś mapkę, musicie ją sfiksować, czyli naprawić. Żeby to zrobić, to po prostu wybieracie Joining Custom Map, szukacie na jaką mapkę chcecie dołączyć, klikacie Fix i resetujecie zarówno Rocket League, jak i Buckets Moda. Następnym razem ponownie wszystko odpalamy, tym razem już nie zaznaczamy Joining Custom Map. Wklejacie IP hosta, czyli to, co wcześniej Wam pokazałem, żebyście skopiowali. Port zostawiacie na 7777 i tego nie ruszajcie. Hasło ma być puste, chyba że ktoś się bawił przy hostowaniu, to musi je wyczyścić najlepiej, bo inaczej to tylko utrudnia. I klikacie Join. Powiem teraz o dodatkowych opcjach podczas hostowania, ponieważ możecie ustawić swój taki jakby własny Rumble, własne mutatory. Jak klikniecie Team Settings, to tutaj można dostosować kolory drużyn, ale to myślę jest mniej ciekawe. Fajniejszą opcją jest Mutator Settings. Tutaj możecie ustawić takie rzeczy jak długość meczu, do ilu bramek się gra. Następnie można ustawić, ile jest, jaka jest długość dogrywki i tak dalej. Bardzo fajną opcją jest na przykład liczba piłek, bo można ustawić nawet 6 piłek, czy tam chyba nawet więcej się da. Także jeżeli ktoś chce porobić więcej piłek, to tutaj można wszystko poustawiać. Ważne, żeby na sam koniec zapisać preset, bo inaczej się nic nie zapisze. No i dodatkowo tutaj jeszcze macie stworzone jakieś tam presety. Możecie albo swój jakiś własny zapisany tutaj jest wystartować. Możecie również dołączyć na jakieś, co już jest randomowo stworzony. Jakbyście mieli jeszcze jakieś problemy, to dajcie znać w komentarzu. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć i jakoś pomóc. Jeżeli będzie dużo takich pytań, to postaram się również nagrać kolejny poradnik, właśnie dedykowany im. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i będziecie mogli teraz zagrać customowe mapki ze znajomymi, a także zachęcam do udostępnienia filmu innym, czym mi bardzo pomożecie. No, także jeżeli macie jakiegoś znajomego, z którego chcecie zagrać, to możecie mu po prostu pokazać film zamiast tłumaczyć metodę. Jak kogoś interesuje Rocket League, to zachęcam również do subskrybowania, ponieważ na moim kanale go nie będzie brakowało. No i dzisiaj to będzie chyba tyle. Cześć!